Kochani, istnieje jeszcze jedna rzecz. Istnieje jeszcze jedna trudność przed wyjściem z cukrzycy. Ten cukier rzuca się na mózg, ale na cały. Rzuca się również na hipokamp. Powoduje, że cukrzyk zmienia swoją osobowość. I nagle posiadacze niedożywionego mózgu, bo ten mózg jest niedożywiony, a zatkany fruktozą i glukozą. I takie badania zostały przeprowadzone w 1940 roku w 1940 roku w Minnesocie przeprowadzono badania, jak zmienia się człowiek pod wpływem głodu. Człowiek pod wpływem głodu staje się depresyjny, apatyczny, skoncentrowany na sobie, mało zainteresowany tym, co się dzieje wokoło. Te badania były robione na żołnierzach, na ochotnikach, którzy się zgodzili, żeby ich głodzić przez pół roku. I przez pół roku byli głodzeni. Potem im dali z powrotem wystarczającą ilość żywności, żeby tego otworzyć, zobaczyć, co się nim staje. Oni się stali niespokojni, humorzaści, zmęczeni, zdenerwowali, łatwo się irytowali. Byli agresywni, roszczeniowi, sarkastyczni. Widzicie, o czym ja mówię? To jest obraz cukrzyka. Cukrzycy mają pogorszoną koncentrację, mają problemy z podejmowaniem decyzji. Mają słabe poczucie humoru. No. Niską sprawność umysłową. Ten mózg, nie mając wystarczająco potrzebnych środków spożywczych, a jest zalany cukrem, nie potrafi myśleć logicznie, dosłownie. I dlatego oni są, mają obniżoną zdolność kontrolowania emocji i wykazują się, podobnie jak hajterzy, wykazują się sztywnością rozumowania, obsesyjnością w myśleniu, a w interakcjach społecznych zachowują się sztywno, dwulicowo i są niemili. Czyli można powiedzieć, że hajter równa się cukrzyk? Nie. Hajter znaczy się ma problemy z mózgiem. Również te objawy dotyczą człowieka zgłodzonego, dotyczą człowieka zalanego cukrem, ale dotyczą również człowieka zalanego alkoholem. I nie jest powiedziane, to są objawy, że ten mózg nie może pracować. I diabetycy nie dlatego stali się cukrzykami, że mieli taki okropny charakter, tylko odwrotnie, mózg diabetyka produkuje zachowania identyczne z zachowaniami człowieka zagłodzonego. I dlatego do skutecznego wyleczenia cukrzycy nie wystarczą medykamenty, które powodują, że nadmiar cukru jest wysikiwany. Najnowsze lekarstwa, drogie, dostępne na rynku, powodują, że te kłębuszki, to są jeszcze manerki. I w tych nerkach ma takie kłębuszki, które mają służyć do tego, żeby cukier został w organizmie, między innymi, żeby wyfiltrować wodę. Natomiast istnieją medykamenty, które powodują, że te kłębuszki zachowują się jak chore i wysikują cukier. Czyli pod wpływem niektórych lekarzy, pod warunkiem, można to lekarzu podać, że delikwent ma jeszcze zdrową wątrobę, żeby jeszcze przeżył. Ale najnowszy lekarz u ludzi ze zdrową wątrobą można to nadmiar cukru usunąć, wpływając na nerki, żeby one pracowały niezgodnie z tym, do czego zostały stworzone. No. I
Żeby wyjść z cukrzycy, to nie wystarczy połknąć medykament. Nie wystarczy. Natomiast, żeby wyjść z cukrzycy, wystarczy zmienić swoje życie. I gdyby się tak zdarzyło, że samolot pełen cukrzyków rozbił się na jakiejś wyspie południowej, bezludnej, i grupa cukrzyków, powiedzmy 100 cukrzyków, musiałaby sama złowić rybę, musiałaby znaleźć sobie orzecha kokosowego, żeby to zeżreć, i znowu by się opalała na słońcu, bo już i tak tam nie ma co, byłaby na słońcu, to na tych 100 cukrzyków 90 nagle straciłby cukrzycę po kilku miesiącach. Schudłoby i straciłoby, bo tych ryb nie byłoby pod dostatkiem, tych orzechów kokosowych nie byłoby pod dostatkiem, ale nie byłoby też również pizzy, nie byłoby frytek, nie byłoby glifosatu, nie byłoby środków konserwujących, czyli nie byłoby związków azotu do konserwowania. I te wątroby u tych cukrzyków, bo wątroba jest genialnym, cudownym narządem, który potrafi się zregenerować. W podręcznikach medycyny jest podane, że jak wątroba jest martwa w 75%, to ona się zregeneruje. Są tacy lekarze, którzy twierdzą, że nawet w 90%, jak zostało 10% wątroby jeszcze żywej, to ona się cała potrafi zregenerować. Ale jak zostanie 9%, to człowiek natychmiast umiera. I teraz ta wątroba bardzo często dochodzi do czegoś, no często. Medycyna potrafi tą wątrobę przeszczepić. Nerki człowiek ma dwie i może dziecku oddać, a wątrobę ma jedną. Może oddać pół wątroby i spokojnie będzie żył z połową wątroby. Pod warunkiem, że zrezygnuje z McDonalda, z KFC, z pizzy. Ale jeżeli nie ma cukrzycy, to jego mózg jeszcze jest w stanie myśleć. Kochani, największy problem u cukrzyka, największy problem to są poglądy. Chodźmy film na temat poglądów, teraz. O, ten o.